Czołem ludziska! Czas na przegląd tygodnia, czyli szybkie newsy o tym, co zobaczycie na Staszku i Graszku w przyszłym tygodniu. Jedna strzała, 18 tytanów i jedno życie. Pojedynki z kolosami umilą wam poniedziałek, ale to nie jedyna premiera tego tygodnia. Ruszamy bowiem jednocześnie z kampanią w Broforce, wcielając się w drużynę znanych bohaterów kina akcji takich jak Rambro, Prokop czy Bronan Barbarzyńca, który zasłynął z tego, że lubi wjeżdżać w 4 litery. No, ale oprócz tego pojawią się także odcinki z Pillars of Eternity, Death Skid Marks oraz Hotline Miami 2. I temu ostatniemu chciałbym poświęcić chwilę, gdyż jak dobrze wiecie, wątek główny przeszliśmy. Natomiast w komentarzach poprosiliście mnie, abym nagrał kilka bonusowych scen, więc spróbujemy tego dokonać. Jeśli posiadacie wiedzę o sekretach Hotline Miami 2, które warto pokazać, napiszcie mi o nich w komentarzu pod filmem. A, jeszcze jedno. W poniedziałek wypatrujcie odcinka specjalnego. Wreszcie! Na koniec, jak zwykle, pytanie tygodnia, które brzmi: bardziej cenisz sobie gry proste czy rozbudowane? A pytam o to, bo od dłuższego czasu obserwuję dość ciekawy trend, a mianowicie współczesne gry mają mnóstwo uproszczeń i zastanawiam się, czy to jest wina tego, że my jako gracze staliśmy się bardziej leniwi? Czy może jednak to ci kurna diabelscy twórcy nas tak rozleniwili? Dajcie znać w komentarzach! Na dziś to wszystko, pamiętajcie zostawić lajka i sprawdzać na bieżąco harmonogram na stronie oraz na fejsie, gdzie znajdziecie dokładną rozpiskę, którego dnia jaki odcinek pojawi się na kanale. Ode mnie, jak zawsze, wielka piona, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!